Witam z tej strony Rafkart. Właśnie wracam z Tesco. Chciałem się podzielić z Wami informacją na temat tego, że na wyprzedaży jest coś takiego jak plastelina techniczna. White, tak się to u nich nazywa. Wygląda w ten sposób. Używamy tego do maskowania modeli, do przyczepiania elementów. Jak widzicie, jest to w takich, że tak powiem, kawałeczkach. I zaraz wypróbujemy, czy ona jest faktycznie dobra, bo jeżeli jest faktycznie dobra, nie powinna zostawiać śladów na papierze, czyli tłustych śladów. Ja tutaj mam jeszcze taką już troszeczkę zużytą plastelinę, którą używam do maskowania i do przyczepiania elementów przed malowaniem, żeby nie uciekały gdzieś. I to już jest zużyta plastelina. I zaraz Wam pokażę różnicę. No ją też trzeba czasami wymieniać. Także to nie jest tylko to, że to jest wieczne, ale trzeba czasami to po prostu wymieniać. Tutaj jakiś taki drobny ślad tłusty pozostał. Tutaj nie ma nic. Ale dobra, spróbujmy to zrobić na papierze takim, który jest bardzo podatny. A tu już tak mówiłem, ta jest zużyta, nie? Zostawimy na chwilę i zobaczymy, czy będzie ślad. Jak nie będzie śladu, to znaczy, że nie zostawia. Widzicie? Oderwałem i nie ma żadnego śladu. O, jeszcze jeden test. Nie ma żadnego śladu, czyli jak na moje jest dobra. Znaczy jeszcze będę maskował i malował, także w razie czego to Was poinformuję. Ta zużyta może już zostawiać jakieś tam drobne ślady, nie? Także jak najbardziej polecam. Wyprzedaż na Tesco, 1,99 zł za takie opakowanie. Czyli no, dużo taniej niż oryginał, który możemy w granicach tam chyba 10 czy 8 zł kupić za opakowanie.